Hej, hej, witajcie kochani na moim kanale, na kanale Biała Sowa. Moi drodzy, mamy sobotę wieczór, a co dzisiaj Biała Sowa robi? Jadę zobaczyć na słynną budowę Emila i Magdy w Fordonie. Zobaczymy, co tam się dzieje, bo jak wiecie, Emil pozapraszał was wszystkich do siebie, więc zobaczę. Zaraz się z wami, mam nadzieję. Moja Oliwcia jest u mojej mamy i ja tak na godzinkę sobie wyskoczę do was, przebić sobie piąteczkę. Zobaczymy, czy jesteście tam, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za miły odzew pod ostatnim filmikiem. Cieszę się, że podoba wam się moja fura. Ja jestem bardzo zadowolona, faktycznie ten samochód do mnie pasuje. Lubię małe autka, bo sama jestem mała. Więc słuchajcie, jadę do nich zobaczyć, zobaczymy się też i z wami, także przebijemy piąteczkę, mam nadzieję. Do usłyszenia. Więc moi drodzy, ja już jestem pod słynną budową w Fordonie i słuchajcie, zobaczcie, ile tu fur jest. Jestem ciekawa, kto jest z was, a moja furka tu z tyłu. Także idę zobaczyć. Na razie wyłączę kamerę, bo nie wiem, czy sobie życzycie, czy nie w nagrywaniu. Idę zobaczyć, potem się słyszymy. A teraz go nie zaproszą, Aneta, kręcisz czy zdjęcia? Kręcę! A, to siemano, Aneta. Dokładamy drewno. Dokładają drewno, słuchajcie, ja już się powoli zwijam. Nie włączyłam kamery wcześniej, było dużo ludzi. Gadaliśmy, śmialiśmy się. A gospodarz słynnej budowy w Fordonie dokłada teraz. Do ognicha, by nie zgasło. Jedziemy, jedziemy. Zaraz grilla oczywiście, zaczynamy grillować. No wy sobie zaczniecie, ja już uciekam. Jadę po córkę do domu. Jadę też zakupy zawieźć i kończę już imprezować. Być może jeszcze podejdę później, bo blisko mieszkam, ale już uciekam. Więc tak tutaj to wygląda. Każdy mówi, że domek jest dużo, dużo większy na żywo. Także pozdrawiamy, Emil, tak? Pozdrawiamy! No. No słuchajcie, ja już pożegnałam wszystkich i idę właśnie po moją córkę do mojej mamy. Także posiedzieliśmy tam, pogadaliśmy. Było fajnie. A teraz idę po moją córkę. No bo już jest późna godzina. Muszę troszeczkę z nią pobyć też. Właśnie mi otwiera domofon. I zaraz zobaczę Oliwię. Spotkanie, słuchajcie, się udało. Spodziewałam się, że będzie więcej osób. Ale fajnie, że było chociaż parę. Wiadomo, nie każdy może. Dobrze, że nie byłam tylko ja, Emil i Magda. Było nas troszeczkę więcej. No i słuchajcie, byłam. Godzinkę sobie posiedziałam, ludzi poznałam, bardzo sympatyczne osoby, a teraz już uciekam do domu, także taki króciutki filmik na dzisiaj z tego spotkania. Było tak fajnie, że nikt w sumie nie wyciągał kamerki. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa!